Dzień dobry, świecie. Ja w takim miejscu spałam. Dopiero wychodzę. Wiecie co, wczoraj ten dzień pod względem drogi to był chyba najgorszy, jaki był w tej podróży. Ja tam przejechałam z samego dołu, od głównej takiej drogi. No i tak tu mam. Jest czwartek. No po wczorajszych różnych rozterkach już nie ma śladu. Ja przy kawce. Dosłownie kilka metrów odeszłam od auta. Mówiłam wcześniej o tym, że są ruiny, ale one były niżej. Tam też wygląda na to, że coś albo ktoś próbuje odbudować, no albo zostało i się wali. Że dziw, nie? Czemu ludzie stąd odeszli? Widzicie, ile plaż? Jedna plaża, druga plaża, trzecia plaża. No to żegnam się z tym moim ukochanym miejscem. Zaznaczyłam go sobie na mapie jako najpiękniejszą miejscówkę, jaką miałam podczas tej podróży. Pogoda, zobaczcie, jaka się zrobiła. Pięknie tu, prawda? Popatrzcie, ile tu kwiatów, jak tu jest. Nie wiem, bo w Hiszpanii nie byłam, ale we Włoszech no też były kwiaty przy drogach, ale było wszystko bardziej takie przesuszone. A tu jednak nie ma takich temperatur i to wszystko po prostu jest cudnie zielono, kwitnąco, kolorowe. No przepięknie to wygląda. No i wrzosy jeszcze, wiecie, do tego wszystkiego zaczynają kwitnąć. Trzeba za daleko było jechać, żeby zobaczyć kolejne piękne widoki. Zobaczcie to. Zobaczcie tą plażę. Takich widoków to ja się tu nie spodziewałam. Wiecie co, no nie wierzę, jakie tu są, jakie tu jest urozmaicenie tego terenu. Toż to jest niewiarygodne. Jadąc tu, oczekiwałam efektu wow. Właśnie takiego. Co prawda widziałam tu krowy przed chwilą na tej plaży, ale to jest nic, bo tu nie ma żywego ducha. No to co? Wyglądam jak plażowiczka? Może być. No musi być, nie? Nie mam gimbala, wiecie? No ale trudno. No i co? Jak Grecja albo inne Turcje. To powiem wam, że woda ciepła. Plaża na wyłączność. No a tutaj przy tej plaży wydmy, ale po prostu niekończące się. A tu niespodzianka. Jeszcze jedna plażyczka prywatna. Tam byłam. Tam. A ja myślę, że te plażaki nie są agresywne. Kurczę, ale miejscowa. No bajka. I te mućki. A tam w oddali Erigal. Najwyższy szczyt hrabstwa Donegal. A ja tu przed chwilą widziałam, albo to była foka, albo coś większego niż foka. Ale się kurczę schowało. Albo gdzieś sobie wypłynęła tam na te skały i się ogrzewa. Rajskie plaże już za nami. Przed nami takie widoki. Już teraz na pewno jadę w kierunku domu.
Jest dopiero w 7:30 wieczorem. I mam tutaj jeszcze 3 punkty po drodze. My teraz wiecie, gdzie jedziemy? Do wodospadu. Tylko ja nie wiem, gdzie jest ten wodospad. Gdzie ten wodospad? Halo, ludzie. No dobra, chciałam zrobić wszystko, żeby wam to pokazać z bliska, ale niestety teren jest podmokły. I to, co tutaj widzicie, to jest bagienko. I ja tym bagienkiem nie pójdę. Droga do domu. No tak, już do domu. Wiodła mnie jeszcze przez kilka punktów, które chciałam zobaczyć na tej trasie, ponieważ jechałam kolejnym wariantem. No i minęliśmy najwyższy szczyt Donegal Erigal i tuż pod Erigalem taki kościółek. No i cudowna teleportacja, gdyby tak w życiu się dało. Wróciłam na tą trasę po jakimś czasie. Tu właśnie jest mój pierwszy nocleg przy pełni księżyca, w miejscu cudownym, wręcz nieprawdopodobnie zaskakującym. Miejscówka polecana przez Park Fortnite. No i byłam zdziwiona, że tyle samochodów, ale rano, kiedy się obudziłam i zobaczyłam to, co mnie otacza, to już znałam odpowiedź, dlaczego aż tyle. No i znowu miałam pierońskie szczęście na pogodę, słuchajcie, no było niesamowicie pięknie. Trafiłam na odpływ. No właśnie to jest to miejsce, w pobliżu którego spałam. Cały czas nas ciągały gdzieś tam z nad oceanu takie ogromne kłęby mgieł. No ale muskały tylko tak ląd przez dosłownie minuty oddalały się i dzień był fantastyczny. Ja sobie tam spędziłam dość dużo godzin, później kontynuowałam wzdłuż dalej tej trasy atlantyckiej to, czego nie skończyłam wcześniej. No i jadę sobie tak niespiesznie przez takie punkty widokowe, no a tam już mnie mgły dopadły. I tutaj dojechałam do takiej przecudownej plaży, bez nazwy. I takie są właśnie najlepsze w tej podróży. No i tam właśnie był mój nocleg. Miejscówka bardzo fajna, spokojnie się spało. Następnego dnia spacer chyba po najdłuższej plaży i najbardziej bezludnej i najbardziej dzikiej. Przepięknie tam było, przepięknie i to jest mój punkt, do którego będę często wracać. Tu już jest droga powrotna do domu. Nie, kochani, to jeszcze nie koniec, bo ja jeszcze tej trasy nie zrobiłam w całości. Kolejny i ostatni raz wróciłam na trasę i zaczęłam w miejscu, które nazywa się Horn, przylądek. Horn, moi drodzy, tak. Mamy też taki przylądek w Irlandii. Jedno, co wyróżnia Donegal od tych pozostałych hrabstw, to są przepiękne plaże i jest ich tutaj bardzo dużo. Zobaczcie, jedna już jest tam, widać ją, w zasięgu wzroku wszystko jest. Kolejna jest tam, w tej zatoczce, tam jest następna, a tam jest jeszcze kolejna. I za tą górką też jest kolejna i tam jest chyba ich 10. I to jest na takim naprawdę odcinku może 50 km, więc chyba takich pięknych plaż nie ma nigdzie. Są odcienie piasku od białego przez żółty. Naprawdę cudowny piaseczek i taki aksamitny. I są takie właśnie też grubsze ziarenka. Wielkie urozmaicenie. Nie widziałam tego nigdzie tam w tych pozostałych hrabstwach. Od przylądka Horn zmierzałam w kierunku przylądka Fanat. I tak sobie jechałam punkt po punkcie, sobie tam wybrałam, szukałam wcześniej na mapie właśnie miejsc, do których chciałabym dotrzeć. No i tak jak widzicie tutaj na zdjęciach, bo już nie nagrywałam za dużo w tej podróży. Chciałam wam jeszcze pokazać taki must have Donegal. To jest latarnia morska na przylądku Fanahead. No. I tyle. Tam
Tam już byłam. To jest ten najdalej na północ wysunięty punkt Irlandii. Nocleg znalazłam kilka kilometrów za tym przylądkiem. No i tutaj świt mnie zastał taki już nie bardzo ciekawy, bo zapowiadali załamanie pogody. Więc czym prędzej się zebrałam i wio w stronę słońca. Słuchajcie, naprawdę złapałam ostatnie promyki tego wschodzącego słońca. No zobaczcie sami, jak to wyglądało. Jeszcze tutaj taki jeden polecany punkt, taki skalny. No a tutaj taki stado krów właśnie przyszło sobie. Tam był wodopój, ja nie wiedziałam, co się dzieje. Chyba do każdej mysiej dziury zajrzałam na tym półwyspie. Objechałam go wszerz wzdłuż, jak się dało. Nie wszystkie tutaj są zdjęcia, to już jest taka droga wyjazdowa przez przecudną przełęcz prowadziła. No to takie wam powiem, zwieńczenie tej podróży była fantastyczna. Ja mam tyle pozytywnych wrażeń z tego czasu, bardzo mi się podobało. Nigdy wcześniej w moim życiu nie doświadczyłam takiej przygody i powiem wam, że było niesamowicie pięknie. Polecam każdemu. Dziękuję, że byliście w tej podróży ze mną. No i co? Będzie jeszcze czas na podsumowanie, a tymczasem trzymajcie się ciepło. Pa!